A jest to pora na refleksję dotyczącą całego mojego życia, oczywiście przede wszystkim zawodowego. Bardzo się cieszę, że do Lublina przyjechali moi przyjaciele, znajomi, wychowankowie ze wszystkich ośrodków naukowych Polski. Przyjechało też bardzo dużo praktyków zajmujących się przede wszystkim prawem własności intelektualnej, ale również prawem spółek. Na studiach prawniczych znalazłem się przez przypadek. Mianowicie w szkole średniej podjąłem decyzję, że będę dziennikarzem. Interesowało mnie w tym czasie to wszystko, co dzisiaj określamy stosunkami międzynarodowymi lub geopolityką. Podjąłem studia w 1967 roku, a kilka miesięcy później rozpoczęły się wydarzenia marcowe. Relacjowanie przez media w sposób kłamliwy tego, co się działo na ulicach polskich miast, doprowadziło mnie do radykalnej zmiany moich wcześniejszych zamiarów. Zrezygnowałem z idei bycia w przyszłości dziennikarzem. Emocje są rzeczywiście bardzo duże. Czuję się tak, jak na kilka godzin przed obroną mojej pracy doktorskiej na Uniwersytecie w Poznaniu. Za przepisami kryje się często życie. Oczywiście nie chcę tutaj uogólniać, mówię o tej swojej specjalności, jednej z kilku specjalności, ale najważniejszej niewątpliwie prawo własności przemysłowej. To jest ta problematyka prawa patentowego, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nowych odmian roślin. To, co charakteryzuje dzisiaj, szczególnie charakteryzuje zmieniający się świat.